Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć Wam, jak uwolnić się samemu od klątw, które są narzucone na nas przez naszych rodziców, przez były partnerki, które były z nami. Jest system, który dzięki konfirmacji słownej może Was, drodzy kochani, uwolnić od wszelkiego rodzaju problemów związanych z klątwami, które są zarzucone na Was. Ja dodam, że miałem kontakt z osobą, która rzucała klątwę na mnie na wyspie Teneryfę. I nie tylko, również z Polski, pewna osoba z mojej rodziny również rzuciła klątwę na mnie. No i w tym momencie musimy sobie samemu wybaczyć, że nasze złe postępowanie, wybaczyć wszystkim innym osobom. Musimy po prostu wybaczyć każdej osobie, która coś złego zrobiła w stosunku do nas. I dzięki temu, że wybaczymy sobie i wybaczymy naszym bliźnim, bierzemy tam po prostu klątwę i odrzucamy do słoneczka. Po prostu zbieramy ją z siebie, robimy taką kulę, odrzucamy do słoneczka i po prostu jest wszystko zrobione na bazie takiego wybaczenia. Po prostu musimy sobie wybaczyć i musimy wybaczyć również bliźnim, tym osobom, które te klątwy rzucały. Jeżeli nie ma tego wybaczenia w nas, no to niestety klątwa danej osoby będzie ciążyć na nas i będzie nam stwarzać bardzo dużo zakłóceń, bardzo dużo perturbacji, niekiedy depresji. Właśnie tak działają klątwy, które są rzucone przez bardzo negatywne osoby. Dlatego, drodzy kochani, polecam Wam ten system. Po prostu skupić się najlepiej z rana, kiedy fala mózgowa jest alfa. Wstać wcześniej z rana, umyć się, wziąć prysznic, ubrać się na biało, usiąść się w pokoju, zapalić może świeczkę, zapalić kadzidełko i po prostu zrobić taką konfirmację słowną, sytuując się w miłości najwyższej osoby Boga. Bardzo jest istotne to, żebyście, drodzy kochani, byli usytuowani w miłości do najwyższej osoby Boga w momencie oddalenia pewnej klątwy, która na Was została wyrzucona. A więc po prostu musimy przebaczyć tym duszom, tym ludziom, tym osobom, tym kobietom czy mężczyznom, które te osoby rzucały klątwę na nas. Musimy po prostu przebaczyć tym wszystkim osobom, które źle nam życzyły, i przebaczyć sobie, i w ten czas to wszystko puści, to puści ta klątwa i już po prostu jej nie będzie. Najważniejsze właśnie, żeby zrobić to z rana, po umyciu całego ciała, po ubraniu się na biało, w medytacji, kiedy fala alfa naszego mózgu jest właśnie, pracujemy na fali alfa i wówczas usuwamy tą daną klątwę z naszego pola aury, z naszego pola aurycznego. To jest właśnie taka uwaga dla Was, drodzy kochani, ponieważ wielu z Was ma na sobie klątwy, nawet o tym nie wiecie, czy to są klątwy od Waszych rodziców, czy to są klątwy od Waszej partnerki, czy partnera. I te klątwy na Was, drodzy kochani, ciążą i jest to jakby taki ciężar, który Was przydusza na co dzień do tego świata materialnego. I cierpicie w tym świecie materialnym w związku, że macie zarzucone klątwy. Dlatego, żeby się pozbyć tych klątw, musicie zrobić po prostu to, co Wam mówiłem. Konfirmację taką w Waszym umyśle. Może być słowna, może być wypowiadając słowa, możecie wypowiadać te słowa po cichu w danym pokoju i oddalić tą daną klątwę od tej czy innej osoby. Możecie po prostu zrobić to sami. Nie potrzebujecie iść do jakiejś wróżki, do jakiegoś znachora, do jakiegoś szamana czy guru. Po prostu możecie zrobić to na własną rękę i to, mówię Wam na 100%, to naprawdę puści, ta klątwa odejdzie, już jej nie będzie po prostu. Musicie to po prostu zrobić wszystko z jak największą miłością i to wszystko się zrealizuje na planie fizycznym. Po oddaleniu tej klątwy musicie powiedzieć konfirmację, od teraz tak jest. Klątwa się usuwa i odchodzi do słoneczka, odchodzi do kosmosu, jest odrzucona od naszej osoby. To właśnie jest bardzo ważna konfirmacja, żeby powiedzieć, że od teraz tak jest, odchodzi ta klątwa i od teraz tak jest. Bardzo ważna jest ta konfirmacja słowna, że od teraz tak jest i klątwa jest usunięta. Bo jeżeli nie powiecie tego, no to po prostu klątwa cały czas będzie po prostu ciążyć na Was. Dlatego, drodzy kochani, polecam Wam tą konfirmację. Możecie się usiąść w jakimś pokoju, w spokojnej atmosferze, zapalić kadzidło, puścić spokojną muzykę. Najlepiej to zrobić z rana, około godziny 4, 5. To są najlepsze godziny, kiedy nasz mózg pracuje na falach alfa. I po prostu tą klątwę od danej osoby usunąć.
Jeszcze raz Was, drodzy kochani, zapraszam do zakupu Aronitu. Na linku pod YouTube możecie kupić nasze odpromienniki. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Tutaj z Grenady i do widzenia.